Cześć wszystkim. Na tym filmiku i na kolejnym, który będziemy nakręcać, chciałbym Wam powiedzieć troszkę o walcu angielskim, o tym, jak powinniśmy poprawnie się unosić i opadać, jak wykorzystać to w muzyce, żeby to lepiej pasowało do muzyki, do tego, jak wygląda melodia, znaczy jak brzmi melodia, i żebyśmy z tego otrzymali lepsze poruszenie. Pierwsze co, to co zapewne wiecie i to co poznaliście na pierwszym kursie, to w kroku podstawowym walca angielskiego najczęściej uczymy raz, dwa, trzy. Czyli mamy na raz krok podstawowy, na dwa unosimy, na trzy opadamy. I mamy raz, dwa, trzy, to samo. To jest bardzo częsta wersja, nie? I teraz to nie do końca jest poprawne. Mówi się tak, bo jeszcze biednym ludziom nie dość, że każe się im coś robić na każde uderzenie, to jeszcze będą musieli później pilnować jakichś endów i innych podobnych tego typu rzeczy. To bardzo kiepsko działa. Dlatego o tym się najpierw nie mówi, ale poprawna wersja jest taka, jak mniej więcej Wam pokażę, jakbyście jechali na rollercoasterze. Czyli mamy raz, lecimy płasko do przodu. Na dwa windujemy do góry, powoli, powoli, powoli do góry windujemy. Na trzy jesteśmy na samej górze, łączymy nogi. Trzy i bardzo szybko opadamy i połączymy to z raz. Tak? Czyli rysując nasz ruch, powinniśmy mieć dwa, trzy i raz. Dwa, trzy i raz. Nie? Czyli co robimy? Wychodzimy na raz płasko do przodu. Na dwa lecimy do góry, ale lecimy dwa aż do trzy. W momencie trzy moje stopy się łączą i wtedy mam trzy. I opadam szybko w dół i łączę to z płaskim wyjściem na raz. Unoszę się znowu. Dwa, trzy, łączę nogi, opadam i raz. Na boku dwa, łączę nogi, mam trzy, opadam i raz. Dwa, trzy, opadam i raz. I pokażę Wam różnicę, jak to wygląda z muzyką. Wersja to taka podstawowa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Krok, unieść, opaść, krok, unieść, opaść. I wersja trochę lepsza. Raz, raz. Taki styl tańca dużo lepiej wygląda do muzyki i dużo fajniej i dużo łatwiej będzie nam zaraz w kolejnym filmiku opanować, jak wykorzystać to dla jeszcze lepszego przemieszczenia i jak dokładnie powinno to wszystko wyglądać. Dzięki.